Cześć wszystkim, ja jestem Michał i chciałbym was zaprosić na odcinek z Ape Escape, aczkolwiek tutaj nie mam pewności, czy to będzie jeden wielki odcinek, czy to będą dwa osobne odcinki, ponieważ teraz chciałbym was zaprosić na montaż, gdzie będziemy po prostu sobie szukali pozostałych małpek, ponieważ jak pamiętacie z ostatniego odcinka, Specter został pokonany i teraz dostaliśmy zadanie, że musimy jakby resztę małp porwać, by odkryć kryjówkę Spectra, ponieważ on nie został jakby tak do końca pokonany, ponieważ sobie uciekł. Ale gdzie on uciekł, to dopiero się dowiemy, ponieważ profesor jest w trakcie namierzania go. Tak więc zobaczymy, co ja z przeszłości, jaka ja montażysta ogarnię. Was chciałbym zaprosić w takim razie do oglądania, więc jeżeli nie chcecie oglądać tego montażu, to albo pomińcie ten odcinek, jeżeli to będzie osobny odcinek, albo tutaj wam się wyświetli czasomierz, gdzie macie przewinąć sobie do momentu, aby zobaczyć resztę odcinka, gdzie faktycznie ja komentuję tutaj walkę z bossem, czy robię trzy minigierki, które są na samym końcu. Dobra, skończmy gadać i zaczynajmy.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Cześć i czołem. Z tej strony Pomidor. Witam Was w ostatniej sesji z Ape Escape. Jak widzicie, u mnie jest impreza. Możecie już sobie zresztą zobaczyć. Światełka sobie świecą. Nagrywam to dwa dni przed Wigilią, czyli 22 grudnia 2020 rok. A Was chcę zaprosić na ostatni odcinek już z Ape Escape, a raczej ostatnią sesję, whatever, zobaczymy ile z tego wyjdzie. Bez zbędnego przedłużania, mieliście niedawno montaż, chyba że to będzie jako dwa osobne odcinki, tak więc jeżeli to będzie jako dwa osobne odcinki, to poprzednim razem mieliście montaż poprzednich poziomów, gdzie ratowaliśmy małpy. A jeżeli to będzie jako jeden długi odcinek, no to mieliście niedawno montaż z małpami, a teraz zabieramy się za konfrontację ze Spekterem, ponieważ profesor znalazł jego lokację. Dimension X. Peak Point Matrix. To jest właśnie nasz poziom, który będziemy sobie teraz robić. W ogóle ta dziewczyna w zielonych włosach, zapomniałem wam powiedzieć, że ona się nazywa Cassie. Tak, by the way. Dla ciekawskich. So you finally come. You just won't give up, will you? Of course I'm here. Someone's got to teach you that you can't conquer the world. Give it up. You are so irritating. I just don't understand you. What? What do you mean? You have all that power and energy. Why not use your powers for something better? I'd never do anything harmful or destructive. You'll never get me to turn against my friends. Ugh, you're so naive. I'm still better than you are. Yeah, give it a rest. You're still only human. But one more thing. What now? How is the man that raised me? What? You mean the trainer at the amusement park? Yeah. Why do you ask? Were you thinking about going back? I think that's a great idea. Everyone will be so happy. I'm sure if you apologize, they'd welcome you back to the amusement park. Let's go. What? Apologize? That's ridiculous. Why should I apologize? After the way they treated me? I told you I'm never going back. Why should I? I have come across such incredible powers and intelligence that I'm better than they are. I can do anything. That's not true power. You're being controlled by the Peak Point helmet. If you knew what was good for you, you'd throw that thing away. Now do it and let's go. Quiet! I'll prove to you just how great my powers are. Go ahead, but if I beat you, you get rid of the helmet. Oh, you won't beat me! Don't be so sure, Spectre. Here I come! No to zaczynamy konfrontację ze Spekterem. Tylko tutaj sobie w razie co przygotuję ten. Zrobię sobie coś takiego. Ewentualnie coś takiego. Dobra. O, tutaj się jeszcze to przyda. Kurde, nie zdążyłem. Bo chciałem sobie Skyflyera właśnie teraz użyć. Dobra, oberwał. Swoją drogą, fajna nutka sobie tutaj teraz leci. Gdzie on jest? Dobra, robi się czerwony. Tutaj w ogóle muszę jeszcze poruszyć bardzo ciekawy wątek, jaki miał miejsce. Bo nie wiem, czy wsłuchaliście się w cutscenkę, ale Spike poruszył bardzo właśnie fajny wątek. Tego odnośnie Spectera,
Nie zdążyłem zmienić, fuck. Dobra, nieważne. Teraz mi się udało. Aż się kurde czerwony zrobił. Mianowicie, ci co mogą oczywiście to nie wiedzieć, bo mogliście o tym nie wiedzieć. Spectre tak naprawdę nie jest człowiekiem, on jest tylko małpką. Która jakby z powodu tego, że ma ten hełm, no to zaczęła zachowywać się powiedzmy troszeczkę jak człowiek, bo zaczęła mówić i tak dalej, i tak dalej. I pokazywać jakby takie trochę bardziej uczucia. No i właśnie tutaj Spike zadał mu takie bardzo delikatne pytanie, mówiąc, że czy on sobie zdaje z tego sprawę, co musi teraz jego trener jakby przeżywać. O, dobrze. Super, świetnie. Teraz sobie ustawmy to. I jedziemy z Coxem. Musimy tutaj unikać właśnie tych tutaj strzałów, które... te takie zielone strzały, które się pojawiają, bo one są z tego całego pola Spectera. Chociaż to trochę wygląda tak, jakby on w ogóle strzelał jeszcze, uciekając. A to bardzo zaskakujące by było, gdyby coś takiego miało miejsce. Szczególnie, że nie widać po animacjach, żeby coś takiego miało miejsce, nie? Jak widzicie, boss w sumie nie jest taki trudny. Jak na ostatniego bossa. Dobrze! Nie ma Spectera. Koniec z nim. I tutaj właśnie mamy zakończenie oto. Drugie kredyty już z całej gierki mamy zebrane. Tym razem mamy good ending, czyli 100%. Może według statusu nie będziemy mieli 100%, dlatego że nie zebraliśmy wszystkich monet Spectra, ale ich po prostu już nie będę zbierać, dlatego że już mam potrzebną mi ilość zebraną. Ponieważ mamy tam te 3 minigierki jeszcze, które tam się odblokowały, ale myślę, że to je zrobimy sobie na szybko, bo raczej one nie są jakieś długie. Więc skoro mam wymaganą ilość zebraną, no to co ja tutaj będę, że tak powiem, wracał do poprzednich poziomów. Ewentualnie w przyszłości mogę zrobić montaż z tego mojego save'ika i pokażę wam, co się stanie, kiedy zbierzemy te wszystkie monety. Spoiler, nic się nie stanie, ponieważ nic dodatkowego już nie odblokujemy. Tak więc widzimy się po napisach końcowych. O, mamy tutaj właśnie tego oto jego trenera, w sensie Spectera. Lub właściciela, jeżeli chcemy sobie to nazwać, ponieważ tutaj właśnie jest właściciel Spectera, trzymający Spectera małego, który się do niego tuli. Widzicie, jakie słodkie? Można? Można, jak najbardziej. Z ważnych informacji to Dubby Studios jest odpowiedzialne za Ape Escape, z tego co widziałem. Tak więc, no fajnie, fajnie, ciekawie, nie powiem, że nie. Sony Computer Entertainment Incorporated. Coś mi się, kurde, język plącze. Nie wiem dlaczego, nie wiem z jakiego powodu. Oh no! Look at the time! We better hurry, or it'll be too late! Hey, wait up! Wait for me, you two! I said wait! Tam sobie Spectre oczywiście obserwował, jak cała nasza gromadka po prostu biegła w nieznane, tak na dobrą sprawę, bo Spike stwierdził, że potrzebuje... Może nie powiedział, że potrzebuje czasu, ale że jest na coś spóźniony. Tak więc sami widzicie, jak to wygląda. No i gra teraz się nas pyta, czy chcemy oczywiście zasejwować. Jak najbardziej to chcemy uczynić. I oczywiście tak zrobimy. Aha, i gra teraz nas wyrzuciła do title screena z oczywiście... Z oczywiście tutaj informacjami, że żeby zagrać w tę gierkę, no to musicie mieć kontroler analogowy, bo inaczej bez tego kontrolera sobie nie dacie rady. Dobra. To wczytajmy sobie teraz gierkę, zobaczymy ile procent będziemy mieli.
Naładuj się, Gierko. 82%, 8. To jest, myślę, że bardzo dobry wynik. Myślę, że ładnie stoimy sobie z procentami, jakkolwiek to oczywiście brzmi. Dobra. To teraz zasadnicze moje pytanie, jak odblokować tamte minigierki, które tutaj... No, 100% complete. Tutaj jakby właśnie mamy już wszystkie te poziomy. I te minigierki rzekomo są odblokowane, tylko jak się do nich teraz dostać? Spróbujmy może tutaj, poszukajmy teraz tych minigierek. Tak, one są tutaj, dobra. Trzy minigierki. Co tu mamy? Ski Kids Racing. Tu mamy Spectre Kids. O Jezu, na środek poszedłem aż. Wybaczcie, nie chciałem tego robić. No to zobaczmy sobie te minigierki. Oczywiście w wersji na PSP chyba z tego co wiem jest ich o wiele więcej, tak więc... Być może, że kiedyś tam w przyszłości zrobię let's play z wersji na PSP, to pokażę oczywiście. Wtedy będzie jakby... sens robienia jakby 100% takiego pełnoprawnego. Dobra, mamy tutaj jakby wybory... Championship, Training oraz Versus Mode. No ja nie mam tutaj z kim grać, więc ogarnijmy sobie Championship. I lecimy z koksem. Możemy sobie tutaj wybrać postacie, jakimi możemy grać. Ja bym sobie zagrał Roxem. I zobaczmy, o co tutaj chodzi w tym kingboxingu. Runda pierwsza. Dawaj, naparzaj, kurde, ty, małpiszonie zasrany. Pa, ale w pysk dostajesz. Patrzcie, jak jemu łeb trzęsie, nie? Dobra, dawaj, wgłupiłem, dostaniesz. Interval, czyli czyżbyśmy mieli tutaj remis? Interval. To chyba remis był. Runda druga, o Jezu, to ile tutaj? To chyba trzy rundy tutaj są, co nie? Ty, szajbusie, ty mnie tak nie atakuj, ty, ja cię tylko tak mogę, kurde. Z piącho piryny pocisnąć. Patrzcie, jak go jadę, kurde. Normalnie to jest ten. Taki ubogi boks strasznie, bardzo ubogi. Dawaj, ja tutaj tym krążkiem, kurde, kręcę. Aż mi kciuk zaczyna boleć, dosłownie. Dobra, ja chyba wygrałem. Nie? Nie wygrałem? Aha, bo to trzeba pewnie tak długo atakować, aż ten... Aż w końcu przeciwnik padnie. No to starajmy się, kurczę pieczone. Dawaj. Dawaj, w dzban dostaniesz, kurde. Zaraz ten twój kogucik odpadnie.
Dawaj, kurczę, pieczone. Pociśniesz tego Aliego. To nie jest trudne. Widać, że ten mój Rox to jeszcze nie jest zmęczony. Ale wiesz, Rox wygrał w końcu. Tak więc udało się. Czwarte miejsce mamy. Nie, dobra, to już raczej nie będziemy tego ogarniać. Return. Quit. Yes. To już mamy ogarnięte. Bo mi się wydaje, że to się raczej nie będzie jakoś super od ciebie różniło, tylko jedyne, co będzie tutaj się różnić, to to, że po prostu... będziemy z innymi małpami walczyć. Dobra. Więc skoro ten środkowy już automat mamy ogarnięty, albo portal, whatever, to mamy tutaj teraz Galaxy Monkey. Więc zobaczmy, o co tutaj chodzi. Ja w ogóle będę pierwszy raz robił te minigierki w życiu, bo robiłem 100%, ale nigdy w to nie grałem. W sensie w te minigierki, nie? I o co tu chodzi? Wow. Co jest grane? Level 003, aha. To tak jakbyśmy grali... Kojarzy mi się taka jedna gierka, w którą kiedyś za dzieciaka grałem. Ciągle jej nazwy zapominam, bo niby sobie o niej przypominam, ale później i tak zapominam. Ona się Warblade nazywała, czy jakoś tak, na W w każdym razie. Nie, może ktoś skojarzy, no to niech napisze w sekcji komentarzy, bo to jest też taki fajny klasyczek, którego chciałbym kiedyś ograć na kanale. Za dobrze nam idzie, kurde. Wiecie, tutaj bym się pewnie rozgadał, jeżeli chodzi o moje wspomnienia z dzieciństwa, jeżeli chodzi o te minigierki, ale ja nigdy w nie nie grałem, nie? Nigdy w nie kompletnie nie grałem, a jeżeli grałem, to już nie pamiętam kompletnie, ale to jest moje takie chyba pierwsze playthrough. Nie wiem, nie pamiętam już, powiem wam szczerze. Chciałbym pamiętać, ale niestety nie pamiętam. Ale muzyka, która leci tutaj, jest fantastyczna. Ogólnie muzyka w tych jest spoko. Muzyka ostatniego bossa również była jak najbardziej w porządku. Level 010. Aha, czyli my to będziemy tak długo levele wbijać, aż dobijemy te 50 tysięcy. Kurde, trochę dużo punktów. A, game over, fajnie. No to spoko, no to żeśmy dali czadu, nie powiem, że nie. Trzymaj się, cześć, pozdrawiam cię plutko. Ojej. Ale co do na przykład wspomnień z finałową walką ze Spekterem, to pamiętam, że na początku nie ogarniałem tego, że trzeba było tym super punchem ogarnąć to, żeby go zaatakować w taki sposób, potem szybko złapać, nie? Ale to było, mówię, jak byłem mały, więc miałem prawo tego na początku nie ogarnąć. Miałem ile? Z 5-6 lat wtedy, więc tak jakby to były moje początki z tymi grami. Ski Kids Racing, o co tu chodzi? To będą wyścigi na tych? Na nartach? Choose character. O Jezu, jak oni wyglądają tutaj, ja pierdzielę. Boże święty. Dobra, zagrajmy Natalii w sumie. Dobra, no to zrobimy sobie szybko te... Zrobimy sobie szybko te trzy plansze i zobaczymy, o co chodzi tutaj. What? O co tutaj chodzi? Ej, jestem tak samo w szoku, jak wtedy grałem w te minigierki w Dalmatyńczykach 102. Dalmatyńczykach.
zanim ktokolwiek powie, dlaczego ja w ogóle wspominam w tej serii o Dalmatyńczykach, to jest dlatego, że 3 lata temu w zasadzie ogrywałem te Dalmatyńczyki i te gry chcąc, nie chcąc, ale mają podobny schemat, że po zrobieniu 100% masz jeszcze coś dodatkowego. Takiej, wiecie, czasu umilać, żeby gierki za szybko nie skończyć. Więc dlatego wspominam o Dalmatyńczykach. Tylko z tą różnicą, że tam faktycznie te bonusy robiłem kiedyś, a tutaj ja to wszystko pierwszy raz ogrywam i takie mam what the fuck, nie? Jezu, naprawdę, Natalii, ty wyglądasz okropnie. W ogóle tutaj te modele wyglądają okropnie, bo one są tak spłaszczone dziwnie, jakby nie mogli użyć tych modelów z... tego. No, normalnie z gierki. Tylko musieli dodać taką teksturę dziwną. Taką płaską strasznie, fuj. Le. Obrzydliwe. Żyk. Dobra, to teraz wybierzmy sobie ten. Teraz wybierzmy sobie Snowball Garden i lecimy z Koksem ze Snowball Garden. A potem ten trzeci level ogarniemy. O co tutaj chodzi w tym Snowball Garden? Najszybsze okrążenie to jest 21 sekund i 502 setnych sekundy. No, mi się to już nie uda, nie? Nie uda mi się pobić takiego rekordu. Rank up. Dobrze. Mamy 4 okrążenia z tego, co tutaj widzę, bo tutaj mam te 4 takie te. Z nami w wyścigu jedzie tak, Małpka, Spike, Jake, no oczywiście Natalii, którą ja gram, i Profesor. A Profesor też to jest cienka dupa, słaby jak jeden. A zresztą też w sumie lepszy nie jestem. I nie robię tego specjalnie, po prostu mówię, no pierwszy raz w to gram i mam takie jakby... Mam trochę takie... zdziwko lekkie. O, przynajmniej trzecie miejsce mamy, czyli jesteśmy w takim... tym... na podium. I tutaj mamy baner, a raczej billboard z małpką, która tam szczerzy się do nas. Nie szczerz się tak, bo ci ząbki obije i się skończy, kurde, cwaniakowanie. Dobra. Dobra, teraz tak. Select Choose i Snake River. Ostatni poziom. Tak więc w sumie mogę przejść już do podsumowania tej gierki w takim razie, ponieważ i tak już nic szczególnego tutaj nie będę mówił, więc w trakcie przechodzenia tej oto minigierki to powiem moje spostrzeżenia na temat Ape Escape. Więc Ape Escape jest naprawdę fantastyczną gierką na Playaka 1. Bardzo dobre mam wspomnienia z tą produkcją. Jest ona świetną gierką. Innowacyjną swoją drogą, ponieważ no to jest jedna z takich pierwszych gierek, które wprowadziła kontrolę analogiem prawym, jeżeli chodzi o zmianę kamery. I to, że ten prawy analog do czegoś się przydaje, a nie, że tylko jednym, czyli lewym analogiem tutaj sterujecie, powiedzmy, łódką lub czymkolwiek. Oprawa graficzna, udźwiękowienie i to wszystko jest jak najbardziej na wysokim poziomie, nie mam tutaj do czego się przyczepić. Fabuła gierki jest jak najbardziej w porządku. I co ja mogę więcej od ciebie tutaj powiedzieć? Mam tylko i liczę na to, że let's play, który właśnie oglądaliście z Ape Escape, wam się spodobał.
tak jak i ten odcinek się wam spodoba. Tak samo jak i ogólnie no te wszystkie odcinki się w miarę oglądały, mam przynajmniej taką nadzieję, ponieważ się postarałem i spokojnie. Nie skasuję tego let's playa z kanału, tym bardziej, że jest on już skończony, więc byłbym trochę głupcem, gdybym nagle wszystkie odcinki usunął. Nawet nie dał na prywatne ani na niepublika, po prostu bym usunął. No to byłbym głupcem, tym bardziej, że sam chciałem w końcu za Ape Escape się zabrać na kanale. Więc to byłaby totalna głupota już. Tak więc... Let's Play zostaje w taki sposób, jaki został zrobiony. Jestem i tak z niego zadowolony. Bardzo mi się przyjemnie komentował i nawet powiem więcej. Jakbym miał sięgnąć pamięcią, to wydaje mi się, że lepiej komentowałem niż te 6 lat temu, kiedy było chyba 7 albo 6 odcinków z Ape Escape'a i potem seria zniknęła, dlatego że nie miałem już ochoty kontynuować tej serii, ponieważ no słabo się ona oglądała i nie widziałem jakby trochę zainteresowania wśród widzów tą serią. Tutaj co prawda jest też takie zainteresowanie, że trochę mniejsze. Zdaję sobie oczywiście z tego sprawę. Ale z drugiej strony... Przynajmniej ktoś się tym interesuje i to mi się jakby podoba, że ktoś tam skomentuje. Bo wtedy to były naprawdę takie czasy, że na przykład... Crasha nagrałem, no to miałem powiedzmy plus minus na oko. Wtedy ile to miałem? 20 subskrypcji? No to miałem wtedy przynajmniej tak z 3-4 komentarze. Bo tam 3-4 widzów mnie oglądało, komentowało. A Ape Escape tak na dobrą sprawę od początku było tak troszeczkę olewane, łagodnie mówiąc. I nie mam jakby za złe tego, żeby nie było, bo ja wiem, że niektórzy mogą teraz to wywnioskować po tym, że o tym wspominam, ale chcę jakby tak, żeby powiedzmy ta historia, dlaczego ten let's play sprzed 6 lat został skasowany, była jakby kompletna, bo ja nie lubię kończyć historii na zasadzie skasowałem, bo tak i już, i się domyślajcie dlaczego. Wolałem wam mniej więcej powiedzieć co i jak. Ale następną grą Ape Escape, za jaką się zabierzemy, to prawdopodobnie będzie Ape Escape 2001. Tak ta gra się nazywa, albo miała jeszcze jakąś nazwę. Na pewno to nie będzie Ape Escape 2, dlatego że według kanonu, według w sumie kanonu, to Ape Escape 2001 jest następną produkcją. Później jest dopiero dwójka. Bo to 2001 miało być pierwotnie dwójką. Z tego, co wyczytałem na Wikipedii. Też nie wspomniałem o tym, że jest anime na podstawie Ape Escape, którego nie oglądałem szczerze, ale może kiedyś jak będę miał możliwość lub będę miał taką ochotę, żeby sobie obejrzeć takie anime, no to obejrzę z ciekawości. Tak więc dla osób, które lubią anime i lubią jakby anime oparte na grach, no to myślę, że Ape Escape będzie tym tutaj dobrym powodem do obejrzenia takowego anime. To jest w ogóle przedostatni let's play przed zakończeniem roku. Jest to let's play przed świętami, bo 2 dni do Wigilii. Tak więc, no, też ciekawe, nie powiem, że nie. I jeszcze przed zakończeniem roku chciałbym zrobić 2 gierki, a jak nie 2, to 1. I myślę, że na zakończenie roku, fajnym zakończeniem roku byłoby nagranie gierki, którą również planuję już od bardzo dawna nagrać. Nie robiłem z niej nic praktycznie na kanale. Jedyne co, to 5 lat temu wspomniałem o niej w momencie, kiedy kupiłem sobie Playaka 3 i miałem demo tej gierki. Nawet gdzieś zdjęcie na fanpage'u latało. Dla osób ciekawych, którzy lubią przykładowo grzebać w mojej przeszłości, to będą mogły sobie poszukać, o jaką gierkę mi chodzi. I myślę, że ta gierka byłaby idealnym zakończeniem roku 2020. Może jeszcze Crash Bandicoot 4 się pojawi i w międzyczasie parę materiałów, ponieważ mam coś w zanadrzu dla was przygotowane. Dobra, koniec. Dzięki za uwagę, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się spodobało. I tyle ode mnie. Pozdrawiam i do następnego razu, moi drodzy. Dzięki jeszcze raz za oglądanie tego let's playa. Na razie, ja się odmeldowywuję i idę tutaj na bibę, bo jak widzicie, światełka już się rozkręcają. Tutaj, elo, yo. Dobra, trzymajcie się, cześci, na razie.